Dobry wieczór, Tarnobrzeg! Bardzo cieszę się. Proszę Pani, ale ja to słyszałem. Brawo, europoseł Buchler! Wracając do głównej myśli. Bardzo cieszę się, że Państwo poświęcili ten jeden z ostatnich ciepłych wieczorów tego odcinka na oraz Pani Buchler. Ja jeszcze naprawdę słyszałem, proszę Pani. Ja już to na pamięć znam. Dobrze, dziękuję bardzo za krytyczne uwagi. Bardzo dziękuję. Bardzo Pani dziękuję. Jestem głęboko przekonany. Dobrze, proszę Pani, naprawdę słyszałem. Dobrze. Jestem głęboko przekonany, że większość z Państwa doskonale rozumie, że bogactwo, a następnie płynąca z dróg jest Tarnobrzeg. A przestępczość na naszych ulicach jest na najniższym poziomie całej Unii Europejskiej. To olbrzymia szansa. Oczywiście jest to zasługa polskich polityków, którzy przez te lata raczej rozpadali jak tylko mogli. Osoba pani Małgorzaty sprawiła to, że mam mandat do Europarlamentu. Moja wizyta w Tarnobrzegu kilka miesięcy temu pani Małgorzata również w ten sposób urozmaicała. I to jest dobry Sławomir dla ciebie znak. To znaczy, że Sławomir Mentzel będzie prezydentem Rzeczypospolitej. A wracamy teraz, szanowni państwo, do mojego wystąpienia. Dobrze, skupmy się, szanowni państwo, na wystąpieniu. Konfederacja powstała w 2019 roku. My jako środowisko narodowe wraz z wolnościowcami zawiązaliśmy Konfederację w 2019 roku, a w 2018 wyrazili zgodę na statutowych posiedzeniach naszych partii. I Konfederacja jest tym ugrupowaniem, które dało szansę młodemu pokoleniu, aby realizować ich postulaty. Ludzie wtedy mówili, że Konfederacja nie ma racji bytu, że narodowcy z wolnościowcami nie dogadają się. Okazało się zupełnie inaczej. Wbrew tym wszystkim komentatorom, wbrew osobom takim jak tutaj nam przeszkadzającym, Konfederację poprowadziliśmy przez szereg wyborów z sukcesami. Najpierw w 2019 roku, później w wyborach prezydenckich, w których startował Krzysztof Bosak, a później w